Dziś wspólnie z panem posłem Krzysztofem Śmiszkiem zabieramy głos w sprawie skandalicznej i bezczelnego działania rządu Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ pan minister Czarnek zdecydował się na pewną politykę, na rozwój programu, który chyba trzeba nazwać nie program rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania. Ten program trzeba nazwać programem dojenia budżetu państwa, programem dojenia kieszeni Polek i Polaków, programem uwłaszczenia się na środkach finansowych Skarbu Państwa. Dlaczego? Dlatego, że pan minister Czarnek i Prawo i Sprawiedliwość już dzisiaj widzi, że wybory przez to ugrupowanie zostaną przegrane. Tylko dlaczego kosztem podatników w czasie kryzysu, w czasie inflacji, w czasie problemów związanych z wysokimi ratami kredytu, ci panowie, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, chcą napychać kieszenie własne i napychać kieszenie swoich rodzin, znajomych, działaczy politycznych. Dlatego zdecydowaliśmy się złożyć po pierwsze wniosek do Najwyższej Izby Kontroli, aby przeprowadziła analizę i kontrolę dotyczącą programu, jak powiedziałem, nie rozwoju infrastruktury, ale programu dojenia budżetu państwa i kieszeni podatników. Jak już wielokrotnie doświadczyliśmy, Najwyższa Izba Kontroli dzisiaj działa w sposób niezależny, w sposób praworządny i w sposób rozliczający PiS. Również rozważamy zwrócenie się w najbliższym czasie do prokuratury, aczkolwiek wszystko uzależniamy od ostatecznej analizy i decyzji Najwyższej Izby Kontroli, gdyż ona dziś jest tym organem, tą instytucją, która może nam dać instrument, a powiedziałbym nawet broń w walce z niepraworządnym, można powiedzieć nawet złodziejskim rządem Prawa i Sprawiedliwości i decyzjami, które mają na celu uwłaszczenie się na majątku państwa. Nie jest to pierwsza decyzja i pewnie nie jest to ostatnia decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwości i pana ministra Czarnka, ale dzisiaj ostrzegamy po raz ostatni. Jeżeli będziecie szli w tym kierunku, zostaniecie w przyszłości rozliczeni. Szanowni Państwo, Jarosław Kaczyński powiedział wielokrotnie, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy. No jak widać, idzie się dla willi. No widać, że program Dojenie Plus wchodzi w ostateczną fazę. Na te 6, 7, 8 miesięcy przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość zabezpiecza sobie tyły. Napycha kieszenie sobie i współpracującym fundacjom, fundacyjkom, stowarzyszeniom tylko po to, żeby mieć miękkie lądowanie, żeby zabezpieczyć się na przyszłość, żeby w razie przegranej mieć do czego wracać, żeby w razie przegranej mieć z czego spieniężyć swoje zasoby i dalej prowadzić swoją politykę. Szanowni Państwo, Najwyższa Izba Kontroli to ten organ, który powinien natychmiast zająć się prawidłowością wydatkowania tych pieniędzy, ale pamiętajmy także jeszcze o jednej sytuacji. Wszystkie dotacje w ramach programu w Ministerstwie Edukacji czy w innych ministerstwach, jak na przykład u pana ministra Glińskiego, wszystkie dotacje fundacjom, stowarzyszeniom to decyzje administracyjne. Każdą decyzję administracyjną można podważyć, ale w tym miejscu trzeba podkreślić jedno. Za 8 miesięcy nie będzie już ministra edukacji, Prawa i Sprawiedliwości. Za 8 miesięcy nie będzie już ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Prawa i Sprawiedliwości. Będą inni ministrowie, którzy sprawdzą prawidłowość wydatkowania tych pieniędzy. Akurat ministrowie będą mieli taką możliwość. W ramach swoich kompetencji każdy z nich będzie musiał i będzie podejmował decyzje kontrolne, nadzorcze i w przypadku choćby najmniejszego uchybienia gwarantujemy w tym miejscu, że ministrowie z nowego rządu będą podejmowali decyzje administracyjne o zwrocie dotacji, o zwrocie pieniędzy w całości albo w części, jeśli okaże się, że jakaś fundacja tylko dlatego, że zorganizowała spotkanie z panem Jarosławem Kaczyńskim, została uznana za kompetentną i posiadającą doświadczenie, aby dostać dotację na zakup willi za 5, 10 czy 15 milionów. Nic nie umknie uwadze nowego rządu i wszyscy ministrowie w nowym rządzie będą zobowiązani do tego, aby sprawdzić prawidłowość wydatkowania i w razie wykrycia nieprawidłowości podejmowania decyzji administracyjnych o odebraniu w całości albo w części wszystkich dotacji. Dziękujemy bardzo. Czy są pytania? Tak, chciałem zapytać o dzisiejsze posiedzenie wstępne, które przyspieszyło.
ruszyło w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Chodzi o przygotowanie do procesu Sławomira Nowaka. Z pisma, które publikujemy, miało wynikać, że prezes tego sądu żądał od sędzi prowadzącej tę sprawę, żeby szybciej odbyło się to posiedzenie. Ci, którzy reprezentują Sławomira Nowaka, jego obrońcy, mówią, że widzą tutaj motywację wyborczą, stricte polityczną, ewidentne naciski, czy państwo, panowie też dostrzegają takie? No to jest, wydaje się, co najmniej dyskusyjne i podejrzane, dlaczego akurat w tym momencie jest tak, że prezes sądu nagle wymaga od sędziego referenta, sędziego prowadzącego sprawę, przyspieszenie postępowania. No ja rozumiem, że pani sędzia, która prowadzi sprawę, jest rodzinnie związana z Prawem i Sprawiedliwością. Oczywiście nie ma niczego złego, posiadanie męża czy żony, który jest w partii politycznej, ale są na to przepisy w kodeksie postępowania karnego. Jeśli jest jakiś cień podejrzenia, że sędzia może procedować nieobiektywnie, po prostu powinien wyłączyć się od tego postępowania. No wydaje się, że tego typu postępowanie z góry może być chcący bądź niechcący naznaczone pewnym piętnem politycznym. A chyba od tego trzeba jak najdalej uciekać, rozpatrując konkretne sprawy w niezawisłych podobno sądach. Ja tylko dodam jedną rzecz, dwa zdania właściwie, że ja mam ciągle takie wrażenie, że nad nami wisi cień pana Zbigniewa Ziobry. Że pan Zbigniew Ziobro w jakiś sposób, nieraz tajemniczy, nieraz oczywisty, nieraz przez swoich kolegów partyjnych, stara się zrobić wszystko, żeby Polska nie uzyskała środków unijnych. To dotyczy właśnie postępowań wobec sędziów, to dotyczy łamania praworządności, to dotyczy, można powiedzieć, ośmieszania własnego szefa, premiera rządu polskiego. To są wszystko działania celowe rządowego ministra, który jest w opozycji do własnego premiera i do koalicjanta PiS. Szanowni Państwo, podsumowując, Lewica składa wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o to, aby skontrolować prawidłowość wydatkowania pieniędzy publicznych na te bizantyjskie nieruchomości, które będą należały do fundacji, fundacyjek i stowarzyszeń, a także zapowiadamy już dzisiaj wszystkie dotacje udzielane przez ministra Glińskiego czy ministra Czarnka, a także innych ministrów będą skrupulatnie skontrolowane przez nowych ministrów nowego rządu. Dziękujemy bardzo.